11 listopada wspominamy świętego Jana Jałmużnika, biskupa. Jan przyszedł na świat około roku 550, prawdopodobnie w Amatonte na Cyprze. Jego ojciec należał do najznakomitszych obywateli miasta. Z tego właśnie powodu stać go było na to, by synowi dać nie tylko odpowiednie utrzymanie, ale także wykształcenie. Spełniając życzenie rodziców, Jan w młodym wieku ożenił się. Kiedy podczas epidemii stracił żonę i dzieci, rozdał swój majątek ubogim i zaczął wieść życie ascetyczne. Nie wiemy, kiedy został duchownym. W tym czasie w Cesarstwie Wschodnim wybuchła wojna domowa. Przeciwko cesarzowi Foce wystąpił namiestnik Egiptu Herakliusz, który odniósł zwycięstwo. Foca poległ na polu walki. Śmierć poniósł także zwolennik cesarza, patriarcha Aleksandrii Teodor. Na opustoszałą stolicę wybrany został zatem Jan. Jako patriarcha Aleksandrii, najważniejszego po Rzymie i Konstantynopolu kościoła, Jan okazał się godnym następcą świętego Aleksandra, świętego Atanazego i świętego Cyryla. Zwalczał herezję monofizytyzmu, która w Egipcie zapuściła głębokie korzenie. Niemniej energicznie wystąpił też przeciwko nadużyciom, jakie z biegiem lat zaistniały w kościele egipskim. Wystawił wiele kościołów, ozdobił katedrę świętego Marka w Aleksandrii. Najbardziej zasłynął jednak na polu miłosierdzia i temu zawdzięcza swój przydomek. W Aleksandrii, trzecim mieście ówczesnego świata, mieszkało mnóstwo ludzi bogatych, ale obok nich także masa biedoty. Tymi właśnie ze szczególną troskliwością zajął się Jan. Ubogich nazywał swoimi panami. Miał ich dokładną listę. Polecił codziennie wydzielać im żywność i zaspokajać ich doczesne potrzeby. Zakładał dla chorych przytułki i leprozoria, a dla bezdomnych i sierot domy. Umiał sięgać do kasy bogatych. Zorganizował sobie z pobożnych niewiast sztab do pomocy. Kiedy Persowie napadli na Ziemię Świętą i złupili ją doszczętnie w latach 611-14, Jan zorganizował dla tamtejszych chrześcijan pomoc, posyłając na ręce patriarchy Jerozolimy i poszczególnych biskupów żywność oraz uposażenie dla zburzonych kościołów. Znalazł także środki na wykup jeńców. Troszczył się o utrzymanie kleru i biskupów z biedniejszych terenów swojej diecezji, dla siebie nic nie pozostawiając. Do bogaczy, którzy najhojniej wspierali Jana, należał pewien piekarz, który miał monopol na wszystkie piekarnie w mieście. Bogacz ten słynął jednak z chciwości i skąpstwa. Pewnego dnia cisnął bochenkiem chleba w natrętną kobietę, kiedy ta zaczęła mu urągać. W nocy piekarz otrzymał sen, w którym ujrzał się na łożu śmierci i na sądzie Bożym. Przerażony patrzył, jak szatan kładzie na szale zła góry jego grzechów, podczas gdy jego anioł stróż stał bezradny, ponieważ nie miał co włożyć na szale dobra. Wreszcie położył na nią ów bochenek, rzucony w wygłodniałą kobietę. Ku swojemu zdumieniu zobaczył, że właśnie ten bochenek przeważył całą szalę zła. Usłyszał głos: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. To miał być punkt zwrotny w jego życiu. Udał się do Jana, złożył mu hojną ofiarę dla ubogich i odtąd należał do jego największych dobroczyńców. Tymczasem ponownie wybuchła wojna. Persowie wtargnęli już nie tylko do Ziemi Świętej, ale znaleźli się także w pobliżu Egiptu. Patriarcha Jan udał się do Konstantynopola, by prosić cesarza o zbrojną pomoc dla kraju. Nie dopłynął jednak do celu, gdyż zmogła go ciężka choroba. Musiał zatrzymać się na Cyprze i tam, w mieście Amatonte, w którym się narodził, zmarł 11 listopada 619 lub 620 roku. Jego ciało pochowano w grobowcu świętego Tichona, potem przewieziono je do Konstantynopola. W 1249 roku prawdopodobnie część jego relikwii została przewieziona do Wenecji. Święty Jan Jałmużnik miał pozostawić także kilka pism. Wśród nich żywot świętego Tichona, patriarchy Aleksandrii. Do dziś zachowały się z niego jedynie fragmenty. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Jana, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.